Witajcie, drodzy moi kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat zwykłej naszej polskiej kapusty. Ja od siebie polecam kapustę modrą. Możecie przyrządzić kapustę gotowaną, modrą, krojąc ją, wkładając do garka, dodając troszeczkę wody, jakieś 7 cm wody, żeby ona się nie przyparzyła, nie przypaliła. Dodając kminku, dodając innych przypraw, może być tymian, może być kolendra zmielona. Może być 2-3 łyżeczki octu z jabłka, do tego trochę soli i możecie po prostu ugotować taką kapustę, spożywać ją ciepłą, nie za gorącą, nie za zimną, po prostu żeby ona była ciepła, bo w ten czas wpływa dodatnio na toki żołądkowe, wpływa bardzo dodatnio na nasz organizm. Także drodzy kochani, bardzo polecam właśnie w tym roku uprawianie kapusty, kapusty modrej przede wszystkim. Jeżeli macie kapustę tą białą, również możecie ją uprawiać. Kapusta ma dużo minerałów, dużo soli mineralnych, jest bardzo zdrowa i możecie po prostu zacząć uprawiać sadzonki kapusty. Kapusta naprawdę pomoże Wam na jelita, pomoże Wam na wiele chorób, infekcji wewnętrznych. Wiele osób jest trutych, wiele osób pije wodę, która jest niezdatna do picia, nie nadaje się do spożycia, a jednak ludzie ją piją, gotują wodę, zupy na tej wodzie i tak dalej. Także na oczyszczenie organizmu jak najbardziej. Możecie stosować właśnie tą modrą kapustę, zjadać ją z ziemniakami, z innymi przyprawami, ewentualnie z jeżeli ktoś jest wegetarianinem, może mieć jakieś potrawy do tego wegetariańskie przygotowane, a jeżeli ktoś nie jest wegetarianinem, może spożywać też jakieś kotlety właśnie z tą kapustą. Ale właśnie spożywanie tej kapusty jest bardzo istotne, na tym się skupiamy. Możecie również z surowej kapusty przez sokowirówkę robić sobie soki, wrzucić taką kapustę do sokowirówki, wyciskarki ewentualnie i zrobić sobie sok właśnie z tej kapusty. Pomoże Wam na Wasze paznokcie, pomoże Wam na porost włosów, pomoże Wam na polepszenie się jakości skóry. Także drodzy kochani, zachęcam Was w tym roku do robienia dużych plantacji z kapusty. Również białą kapustę można kisić. Możecie robić odpowiednie deki, odpowiednie zaprawy, również z kiszonej kapusty, która jest bardzo zdrowa. Można poszukać, jak się kisi kapustę, dodając soli, jest na pewno w internecie jakiś opis. Możecie taką kapustę po prostu sobie odłożyć na zimę, na okres zimowy i mieć przygotowaną po prostu rezerwę kapusty, czy to do sałatki, czy do jakiejś zupy, do jakiegoś kapuśniaka, czy do czegokolwiek innego, czy do bigosu ewentualnie. Ale chcę podkreślić, że kapusta modra szczególnie jest bardzo zdrowa. Jeżeli ktoś ma zaburzenia jelitowe, może sobie zrobić po prostu z modrej kapusty taki sok, taki soczek, ugotować to i po prostu przesadzić przez sitko. Będzie taki modry sok i ten sok może po prostu wypić i to bardzo pomoże osobie, która jest chora na jelita, problemy żołądkowe, uśmierzy jakiekolwiek infekcje, które są tam w naszym organizmie, czy to z jelitami, czy z czymkolwiek innym. Także to jest taki dla Was, drodzy kochani, przekaz, żeby robić specjalnie w tym roku plantację kapusty, żeby wystarczyło dla Waszych rodzin, żeby wystarczyło dla Waszych dzieci, żebyście mieli rezerwy dobrego, zdrowego jedzenia. To jest taki przekaz dla Was i jeszcze raz promuję aronit mineralny bardzo zdrowy, odpromiennik, to jest ten odpromiennik, który jest osobisty do kieszeni. Mamy również podobny model o tych samych wymiarach, który jest odpromiennikiem na dom, zabezpiecza całą powierzchnię naszego domu przed szkodliwym promieniowaniem od żył wodnych, od radiacji elektromagnetycznej, od pulpitów elektronicznych, od telewizorów, radiacji od komputerów również. Także polecam Wam, drodzy kochani, aronit mineralny bardzo zdrowy dla Was wszystkich, nie tylko co mieszkacie w Polsce, ale również poza granicami, jeżeli jesteście w Anglii, jeżeli jesteście w Stanach, w Kanadzie, również taki odpromiennik możecie otrzymać. I to by było na tyle. Link do promiennika znajduje się pod YouTube'em. I pozdrawiam Was serdecznie tutaj z Teneryfy i do widzenia.